I cześć, rzymuszki, z tej strony Trajol, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na modyfikacji Kaiser Redux jako Malta. W ostatnim odcinku udało nam się zrobić, przejść przez to wszystko, co mieliśmy przejść. I tak naprawdę w tym odcinku właśnie będziemy próbować. Tam tutaj właśnie igrzyska olimpijskie, takie socjalistyczne nam się zrobiły. I mamy dosyć dużo agentów. Znaczy się, część z nich to po prostu ci, którzy, że tak powiem, byli już wcześniej. Ale my teraz będziemy już na zawsze usuwać rycerzy. Tak naprawdę to... O, to mi się podoba, że wreszcie jakieś plusy są. Tak naprawdę to nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy nie powinniśmy pójść w jakąś... Co oni zrobili w ogóle? Czy oni byli w wojnie i później... Albo po prostu oddają swoje terytoria. Nie wiem dosłownie, co oni zrobili. To, co teraz będę chciał wykonać, to jest... Jest tylko... A, dobra. Teraz po prostu, żeby po prostu coś zrobić z włochami. No niestety, jak sami widzicie, tutaj... Okej, to tylko nam daje plus. Tutaj niestety, ale oni się zjednoczyli. Nas lubią, czy... Znaczy się, nas lubią nawet. Więc to nie jest jakiś problem. Oni są totalistami, więc o to chodzi. Więc tak, teraz będziemy oczywiście wybierać sobie... jak to się nazywa? No... drogę, jaką będziemy szli. Więc właśnie, że pierwsza... wszechmaltańska... wszechmaltański w kongres partii pracy. Więc... idziemy w to, oczywiście. Tutaj później będziemy mogli, musieli jeszcze wybrać sobie, czy industrii, czy w agrokulturę. Agrokultura w Kaiser Reduxie zazwyczaj jest dużym boostem, więc może pójść w to jest dobrym pomysłem. Tutaj oczywiście mamy produkcję, mamy trzy fabryki cywilne od razu. Tutaj mamy szybszą produkcję, tutaj mamy szybszą produkcję dockyardów, ale o mój Boże, te fabryki od razu to mi co już mnie przekupiło, więc idziemy w tamtą stronę. Więc na tym na razie to polega. Oczywiście idziemy w tą, czyli że będziemy mogli dostać Urgor. Niestety jedno z tych państw już nie istnieje, więc taki jest problem. Okej, więc tak. Kongres Związków Zawodowych i oczywiście możemy sobie wybrać, czyli żeby zmienić, albo nie, oczywiście nie. I idziemy dalej, czyli to. Ale oczywiście dostajemy bypassa i zapewne po pewnym czasie dostaniemy jeszcze event do tego, bo nie wiem, jak tutaj to ma być inaczej rozwiązane. Więc tutaj szybko robimy to, bo potrzebujemy jak największej czego wsparcie. O, jest, oczywiście. Event, jaki cel powinien być nasze państwo? Więc tak, możemy oczywiście agrokulturę, albo możemy to i wtedy syndykaliści dołączają do naszej frakcji. No i oczywiście to. I mamy już oczywiście dwóch. Tak naprawdę to nic nam nie robi, bo to... nie. A, jednak daje, dobra. Tylko nie tak pokazuje od razu, okej. Okay. Więc tutaj zrobiliśmy to, więc jak tylko to się zakończy, to idziemy w tą ścieżkę, bo potrzebujemy. A później, później jeszcze będziemy mogli zrobić to, jeżeli będziemy mieli to zrobione. Tylko, że to jest, bypassuje, kiedy to się wykona. Więc oczywiście możemy sobie tutaj pójść. To będzie przez dłuższy czas, szkoda, że tego nie zrobiłem. Czy jest coś takiego, że możemy włoski dać? To możemy dać, żeby włoski dać. Dobra, czyli możemy pójść w to. I tak pójść. I wtedy będziemy po prostu, pójdziemy typowymi włochami. Dobra, ktoś się tam wyzwolił. Ale my na razie pójdźmy w to. No niestety te odcinki na razie to tylko tak będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o to, co my chcielibyśmy zacząć produkować. No chcielibyśmy zacząć produkować jakikolwiek sprzęt. Jeżeli chodzi o to... do kogo dołączyć, bo to możemy dostać to, ale dlaczego? A możemy kupić? Nie, to może być fajne.
resztę, ale czy właśnie. No niby jest, ale. Dalej. Patrzmy, co tutaj możemy. Żeby pójść w to dosłownie, bo reszta jest zablokowana, bo nie mamy demokratycznego mandatu. Tutaj nie mamy tych właśnie rycerzy. I nie wiem, jak tutaj dać, żeby była razem z Niemcami, no bo to dosłownie nie wiem, co by musiał zostać zrobione, żeby być z Niemcami. Czy jest gdzieś tutaj coś? Znaczy się niby można księcia dać niemieckiego. Tutaj jest coś. Więc można było to pójść. Tak naprawdę nie mamy żadnych sojuszników. I mamy zjednoczyć się z tymi. I do tego zaatakujemy całą międzynarodówkę. Ale jakoś to będzie, dobra. Nie przejmujmy się na razie tym bardzo. Możemy sobie zmienić. To byłoby fajne nawet zrobienie. I czy możemy zrobić jakiś. To byłoby fajnie. Czy w porcie jest ktoś, który daje nam boosta do dockyardów? Nie. To jest tak naprawdę to samo. Okej. W takim razie budujemy to. I potem pytanie jest takie, czy możemy już zacząć. Możemy zacząć. Okej, więc jak mówiłem, dwa dockyardy potrzebujemy. No one się dosyć szybko zrobią, jeżeli dostaniemy te budynki. Więc nie są aż taki zły na to. Oczywiście musimy na razie tutaj wszystko poczekać, żeby nam się wykonało. Więc to trochę potrwa. Okej, Serbia zaczęli. Co się stało? Nie powiem. O, zjednoczyli się. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie. No i teraz musimy oczywiście poczekać. O, Fiume nadal jest. Tak, to jest jedno z tych najgorszych, że wyzwalają jakieś państwa, po czym tak naprawdę w kodzie nie ma, żeby ich zjeść i to się tak kończy. Okej, dawajcie to, musimy mieć. Więc tak, dosłownie. O, masz los, oni przez Albanię przeszli, czy co? Nie, chyba się zdesantowali. O, jeszcze Aleksandros I. Ten, którego nie lubimy. Dobra. A jak Kreta w ogóle została? Kreta została demokracją dosłownie i tyle. Ale Grecja niestety niedługo upadnie. Więc. A. Ale Kreta jest. Ona chyba jest demokracją. Jaką? Chyba tą. Poszli? Czy nie? Jeszcze nie mogli zrobić tego. Nie, oni chyba będą mogli się zjednoczyć, tylko jeszcze czasu nie ma na to. Okej, możemy tutaj coś porobić. Tak naprawdę nie mamy zbytnio punktów, więc możemy tylko to zrobić. Ale za to mamy strasznie dużo liczy slotów, więc można porobić naprawdę dużo rzeczy. Można się dosłownie przygotować na tą wojnę w sposób specjalistyczny. To bardzo chętnie byśmy zrobili. Bo dostanie Marines byłoby fajnym pomysłem. Oczywiście my nadal nie mamy żadnej fabryki militarnej, więc by cokolwiek wyprodukować, to dosłownie na mnie nie idzie. Okej, ale za to przynajmniej mam już jakiekolwiek fabryki. Więc właśnie lekcja z Fasti w Siltilani. Nie wiem co to. Nie znam się. Okej. Fiume, Pirate Blockades Malta. Okej. What? Nie. Odwalcie się od nas. Fiume jest w frakcji? Nie, nie jest w frakcji. Chcieli się na nas zdesantować, a się skończyło na tym, że jesteśmy w wojnie. Super. I możemy work economy zrobić, okej. Nie, to fajne. Nie powiem nawet fajnie zrobili.
Bo jesteśmy na war ekonomii. No, tak się kończy, kiedy po prostu randomowe rzeczy w koju się dzieją. Patrzmy, co możemy porobić. Dosłownie możemy samoloty pobadać. Ale i tak nic nie wyprodukujemy, bo potrzebujemy 4000 karabinów. Okej. Zdesantowali się na nas, po czym nie. A Fiume jest w wojnie jakimś, czy z kimś? Chcieć cel na Fiume? Nie, jest tylko z nami w wojnie. Podoba mi się, że dosłownie to było takie, że o, jesteś Fiume, możesz to łatwo zrobić, ale jesteś Maltą, no to nie. Dosłownie nic nie możesz zrobić. Okej, czyli tak naprawdę oni są frakcji, czy... Tak, są frakcji, więc wystarczy, że Majora zapewne pokonają i tyle. No, próbują się zdesantować, ale my mamy dosłownie jedną dywizję. Jedną dywizję, która template'em, dosłownie template jest najgorszy, jakikolwiek widziałem. Więc póki co, jeżeli mamy już tutaj. Okej, garnizony. Oni się teraz będą co chwilę na nas tutaj desantować. Okej, co to jest? A! Gościu wrócił. Bo... Tak, wrócił. A ogólnie przez chwilę, czy przez pewien czas rządził nas budynek. Gościu wrócił? What? Nie ma miał wrócić. A że ktoś został Feldmarszałem. To jednak... A, dobra. Zapewne jak to pisało, to wyskoczyło nam miliard powiadomień o błędzie. Z tego względu, że jeżeli się usunie jakąś postać, to później nie da się jej wziąć z powrotem. I zgaduję, że dewowie na tym poziomie już nie patrzyli. No i niestety gościu nam nie wrócił jednak. Więc... bo tak, bo to jest chyba inny gościu w ogóle teraz z nimi rządzi, czy nie, rządzi ten sam, więc... A to nie wiem, dlaczego nie został generałem, gościu. Chyba, że jakiś jeden z tych? Nie, oni raczej nie powinny być problemu z nimi. Dobra, więc po pierwsze socjalizm pauliński. What? Oni stworzyli własną frakcję. Wow. Okej, w takim razie idziemy tutaj. I tak naprawdę nic nie możemy zrobić więcej. Czekaj, czy w ogóle jest. Czy w ogóle nam się opłaca to teraz robić? Nie, bo to dosłownie danemu orgolu, ale nie da nic więcej. Dobra, w takim razie robimy to. Musimy zmienić sobie język na włoski. I możemy coś sobie pozmieniać tutaj. Kuba dołączyła do Rać Paktu. To nie jest jakieś ważne. To pójdziemy. Tutaj zauważyłem, że w Malcie jest takie małe błędy są takie małe, że one nie są aż takie potężne w ogóle. O, ma się los, oni się powiększają. Okej. Dosłownie Bukaresz pada i jest po nich. Okej, więc tak, my idziemy w Mass Assault. Zastanawiam się, zazwyczaj Trench Warfare mi się podobało, ale Mass Assault może być dobre dla nas nawet. A tutaj to zawsze to samo, więc nie jest jakieś ważne. I co? No i myślę, że Amphibious Landing pójdziemy, bo to akurat będziemy próbowali zrobić. Więc tak, i tak mamy do wyboru jedno, więc to nie jest jakieś, że tak powiem, dla nas okej. Co to nam da? Political power przez 10, przez 250 plus 10.
Możemy do nich dołączyć, bo szczerze tam dałem, że dołączyć do tego, ale jest więcej. No, oprócz tego, że dałem dołącz, to nic więcej nie ma. Chciałbym do nich dołączyć, ale nie mam do wyboru. Dobra, mamy kolejną dywizję. Jej! Dywizje nam się tworzą, jej! Na razie potworzę te dywizje, możemy tak z dwie zrobić. A później zmienię im template'a na lepszy. Dlatego, że dosłownie... dosłownie nie mam jakiegoś pomysłu na to. Okay, teraz samoloty porobimy. Czy... dlaczego nie możemy zrobić tego? Znaczy się tak. Ale że to... dosłownie nie wiem, jak to działa. A to jest jakiś... dobra. Jest jakiś problem, zapewne jest coś takiego, że jak wybierzemy jedno, no to nie możemy. A tutaj to miało pójść od razu w to. Dobra, rozumiem. To jest po prostu zły design drzewka. Okej, okay, więc jak tutaj zrobiliśmy, w takim razie wracamy tutaj. Tutaj jest jakiś Maltese Economy nawet. Don't mind if I do. Dosłownie. To jest coś, co nam jest potrzebne teraz. Okay, jak tam produkcja tego? Jest w sumie do... okej. Okay. Potrzebujemy tych dockyardów, bo potrzebujemy zacząć produkcję tych statków, jakichś łodzi podwodnych na przykład, żeby się tutaj pozbyć. Więc potrzebujemy jakiegoś dockyardu. A tutaj co chwilę nas atakują. Więc jest trochę to wkurzające. Czy jest coś do produkcji szybszej? Nie ma. Dosłownie wzięliśmy sobie firmę z wielką armatą. Okej, zróbmy sobie to. Jak to sobie zrobimy, to tak naprawdę będziemy już na lepszej pozycji, bo to już jest ten samolot, który jak zaczniemy go produkować, to nie ma już problemu z nim później. Okej, więc tak, oczywiście to robimy. Tutaj na razie mamy tylko jedną fabrykę. Moglibyśmy sobie zmienić ten, żeby dostać, tylko nie wiem, czy mi się opłaca, bo to trochę nam przyspieszy, ale aż tak bardzo nie. Podoba mi się, że jesteśmy dosłownie w wojnie z jakimś małym państwem. Niech go Austria zaatakuje i tyle. Fortress City. Free Repair plus 100. O mój Boże. Ile macie tutaj? Czy to jest... tutaj jest... to jest połączone z większą... jak to jest? Najgorsze, jeżeli chodzi o wybór. Zawsze można się desantować na tam Zarę, więc... okej. W takim razie tutaj dajemy... tutaj widzę flagę niemiecką, nie wiem dlaczego. Okej. Więc mamy kolejną dywizję. Nice. Po prostu potrzebujemy mnóstwo tych dywizji. Okej, widzę, że tutaj już się powoli nam robi te sprawy, które chcemy, więc tak. Łodzie podwodne, improved. Chciałem sobie auto design, ale nie mogę. W takim razie sam sobie tutaj zrobię. Łódź podwodna, dziękuję. Zacznę produkcję. I po tym zacznij produkcję konwoi. Co nie mamy coraz więcej dywizji tutaj, więc nie wiem, czy im się cokolwiek uda zrobić.
Fajnie by mieć filmy, dlatego że dosłownie bym miał jeszcze coś. O mój Boże. Imperium Mongolskie. Szukam tego z Armor Plates. No, Armor Plates jest jednym z lepszych do wykonania. Okej. Okay. Tutaj zaczniemy trochę przerabiać nasze stocznie, żeby można było budować. Tutaj nic ciekawego nie ma, tutaj nic ciekawego. Naval. Chyba to jest lepsze. Tutaj Królestwo Hiszpanii naprawdę spoko wychodzi, jak tutaj patrzę. Bo naprawdę nie powiem, dosyć dobrze im idzie. Dobra, trzeba już wreszcie kupić stal, bo z stali to my dosłownie nic nie zrobimy. Ale chcę kupić stal od kogoś, to nie będziesz żerał nam konwojów. Ale chyba się nie da. Dobra, więc jeżeli będziemy tracić, to po prostu usunę to. Dobra, jesteśmy dosłownie na wojnie i oni stracili już 800 ludzi. Okej, okay, więc możemy i mamy tutaj możliwość, więc to zróbmy. To jest Naval Experience i Naval Doctrine. I tak naprawdę możemy dostać kolejny slot. Nie wiem, jak to się dzieje, że dosłownie możemy to robić. To jest jak z tym mem, że jak on to robi? Jak mu się to udaje? W ogóle wielka Bułgaria się stworzyła. Rumunia jest tutaj, Serbia. Królestwo Grecji z Aleksandrosem zostało, ale takim normalnym. No i teraz Osmanie z Bułgarami walczą, bo Bułgarzy dosłownie dostali takiego boosta. A my możemy w sumie poćwiczyć nasze dywizje w międzyczasie. Czy tutaj możemy? Możemy sobie w sumie lepszy silnik wziąć. Nieco podbudować. I tak nie mamy wystarczająco fabryk, żeby tutaj porobić. A nasze konwoje ewidentnie chyba toną. Nie widzę, żeby gdzieś... Właśnie toną. Dobra. W takim razie... Jeżeli nie możemy, no to zostawiamy to. I my teraz będziemy oczywiście budować naszą potężną marynarkę. Więc tutaj możemy bank centralny zrobić, hot tutaj population, to nie jest jakieś synthetic refinery. A to jest kolejna budowa. Infrastructure. Ale na razie tak robimy. Tutaj wszystko już z ważnych rzeczy się robi, więc to nie jest jeszcze takie ważne, więc żeby to porobić, wiem, że mógłbym wykorzystać to na czymś ważniejszym, ale już na tym wykorzystam. Tutaj lepszy... No i możemy budować, dobra, to budowa. Potrzebujemy jeszcze jedną fabrykę militarną. I mamy jeszcze jeden dockyard, więc dajemy oczywiście na to. I jeżeli chodzi o karabin, no dobra, zmienimy sobie na lepszy karabin. Jednak coś to daje. Tutaj możemy porobić, ale czy to jest takie ważne dla nas obecnie? Artyleria byłaby ważniejsza. Dobra, więc nasze dywizje... W ogóle one... Tylko jedna dywizja broni, bo reszta to ćwiczy. Okej, okay, ci Osmanowie w ogóle teraz w tyłek dostaną, bo dosłownie z dwóch stron atakują. Tutaj... Czekaj, czy to... Nasi sojusznicy wygrali, czy kto wygrał? Dobra, bo tutaj dużo się rzeczy dzieje. I dołączyli... No Jabal Shamar jest, taki trochę duży. A nie, nasi przeciwnicy przegrali, więc... Jest ok. Tutaj też mały Paragwaj. Okay. Czy coś możemy więcej zrobić? Bo tak na razie ciągle nas tutaj klika.
Możemy więcej dywizji wziąć, ale myślę, że to mało co nam pomoże. To może być dobre. Potrzebujemy Marines w pewnym momencie zacząć produkować, więc. Pytanie, czy możemy zacząć Marines? Możemy zacząć Marines. To jest tak, największy. I niech oni się też trochę dopustują ich. A nie możemy. I najlepiej jakby było ich tak z trzech. Dobra, czterech. Spróbujemy czterech Marines zrobić. I zobaczymy, czy nam się uda. Oczywiście nie. A nie, dobra, wszystko mamy. Dobra, więc tak. Teraz możemy oczywiście wybrać sobie, co możemy tutaj wybudować. Możemy Construction Speed, ale nie wiem, czy to w ogóle jest potrzebne nam. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, potrzebne nam jest coś, co pobustuje nam sam oto samo, więc myślę, że porobienie pozostałych rzeczy jest ok. W miarę. Ale spróbujmy jeszcze tutaj zrobić. Mamy jeszcze 200 dni do tego, więc cokolwiek waży dosyć mało, to możemy zrobić, zanim ten samolot powstanie. Myślę, że i tak wykorzystamy to na karabiny, więc trudno określić, żeby to tam wykorzystać. No, niestety dla Osmanów bułgarska, że tak powiem, Bułgarowie to teraz po prostu Bułgarzy są po prostu zbytnio zagrożeniem, więc no, słabo dla nich. Dobra, dalej to robimy. I chyba będę kończył, a jak zawsze mówimy chyba będę kończył, to znaczy, że będę kończył. No, świat, że tak powiem, trochę nie jest dla nas zbytnio zbyt dobry. Czy to jest Endran? Zobaczymy. Mamy dużą Rosję, ale nie jest frakcji z nimi. Mamy Niemcy nawet spoko. Mamy oczywiście czanki Ukrainę. No nie powiem, jest nawet ok. No może ci właśnie Włosi może nie są aż tacy, ale spróbujemy coś pomóc. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Pamiętajcie, żeby być aktywnym na karcie społeczności, bo ja jestem aktywny, więc też możecie być. Więc był z wami Trehol. No to cześć!